Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz rozpoczął przygotowania do nowego sezonu w Lidze Siatkówki Kobiet. Podczas pierwszego treningu Piotr Matela miał do dyspozycji 13 zawodniczek. Wśród nich znalazło się kilka nowych twarzy, m.in. pochodząca z Czech atakująca Teresa Wanczurowa. Matela przyznaje, że zespół jest nowy i potrzebuje trochę czasu na zgranie. Mam nadzieję, że na pewno będzie to zespół stabilny i tak jak pokazaliśmy w poprzednim sezonie, wręcz waleczny i ambitny. Przygotowania. Powiedzmy kibicom, jak będą przebiegać przygotowania. Dzisiaj pierwszy dzień zaczynacie. Tak, dzisiaj ten pierwszy dzień troszeczkę jest taki, jak widać, organizacyjny. Troszeczkę ten trening jest na drugim planie, ale tak naprawdę od jutra zaczynamy z Wysokiej Lice. Pierwszy miesiąc będziemy trenowali tutaj. Zakończymy go treningiem wspólnym z MKS-em Kalisz w formie zamkniętej. To będzie się odbywało. Pierwsze turnieje są przewidziane na wrzesień. Zaczynamy 13 września. Mamy też w planie dwa sparingi z PTPS-em Piłą i chemikiem Police. Także tego grania jest wystarczająco dużo, żeby nam to pozwoliło dobrze się przygotować do sezonu. Oprócz wspomnianej Wanczurowej do zespołu seniorek dołączyły Natalia Lijewska, Anna Stencel, Izabela Rapacz, Julia Reszelewska i powracająca do Bydgoszczy Marta Biedziak, która reprezentowała barwy pałacu w latach 2011-2015. Jeśli chodzi o nazwiska, to myślę, że to na plus dla naszego zespołu. Mówię, boisko tak naprawdę zweryfikuje, ważna jest komunikacja między nami. Jeżeli to wypali, to myślę, że o wyniki nie będzie trzeba się martwić. Tak naprawdę ważne jest teraz, żeby się pozytywnie przygotować do tego ciężkiego sezonu i czas pokaże. Tak naprawdę myślę, że każda z nowych dziewczyn wniesie wiele dobrego do zespołu i pozytywnie to wykorzystamy. Nowy sezon siatkarki Banku Pocztowego Pałac Bydgoszcz rozpoczną od meczu przed własną publicznością. W sobotę 12 października podejmą w hali Łuczniczka budowlane Łódź.